Paweł Kiko-Kikowski, gościem King Wilki TV po memoriale imienia Romana Wysockiego, który King Szczecin wygrało w tym nadchodzącym, w tym sezonie, właściwie w tym okresie przygotowawczym przed sezonem 2016-2017. Kiko, pierwsze wrażenia po tych dwóch meczach memoriału? No na pewno udało się jakąś tam defensywą dobrą zagrać i to może cieszyć, bo zatrzymaliśmy w sumie obie drużyny poniżej 60 punktów, więc myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość. Wiadomo, jeszcze jest dużo błędów, dużo niedoskonałości, ale jak na ten czas no, można być zadowolonym. Zresztą no, są dwa dobre zwycięstwa, więc na co mamy narzekać. Pierwsze trofeum w tym sezonie to początek tej wspaniałej drogi do czegoś dużego w tym sezonie, czy nie rozpędzajmy się i po prostu spokojnie przygotowujmy się do nadchodzących rozgrywek? Nie no, rozpędzajmy się. Z meczu na mecz ma być coraz lepiej i no, po to startujemy w lidze, żeby zdobyć mistrzostwo, więc będziemy do tego dążyć, żeby jak najwięcej meczów wygrać, żeby sprawić może jakąś dużą niespodziankę. Memoriał Romana Wysockiego to taki stały punkt przygotowań do sezonu. Jesteśmy w trakcie przygotowań. Czujesz, jak ty się czujesz w trakcie tych przygotowań? Czy jest już zmęczenie? Przed wami jeszcze kilka turniejów towarzyskich, kilka meczów sparingowych. Jak jesteś mocno zmęczony już przed tym startem sezonu? Czy w ogóle jesteś zmęczony? Każdy jest zmęczony przed sezonem, choćby nie wiadomo, co się robiło między sezonami w przerwie. No to jednak obóz przygotowawczy rządzi się swoimi prawami i natężenie treningów, koncentracja, różne niuanse oraz czas treningów jest zawsze trochę dłuższy niż w trakcie sezonu, więc każdy odczuwa jakieś zmęczenie. Ale psychicznie nie jest się zmęczonym, a bardziej jest to takie zamulenie fizyczne, jakieś tam mięśnie na pewno trochę pobolewają, ale to jest normalne i myślę, że trener do ligi troszeczkę nam w ostatnim pewnie tygodniu troszeczkę odpuści i będziemy na pełnej świeżości gotowi do pojedynków z najlepszymi z Tauron Basket League.